Siemano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wraz z Dexim nagraliśmy dla was drugą część trollowanie ludzi na publicznym lobby w Among Us. Dzisiaj udawaliśmy toksyczne dzieciaki na modulatorach. Odcinek wyszedł naprawdę mega zabawnie, także bardzo polecam oglądać do końca. No i co, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Cześć, dzień dobry. Halo, halo, witam wszystkich tu serdecznie. Chodzi Michael, robi się niebezpiecznie. Mały M, znaczy poręcznie, jak się mam dociśnieć, ja się wszędzie mieszczę. O, ktoś jest, prawie. W końcu. Siema, co tam u ciebie? Nie, dobrze wszystko. Dobrze wszystko? No to dobrze, że wszystko dobrze. No to czekajcie, ja pójdę na inny kanał tylko i... Już nigdy nie wrócisz? Nie, zaraz wrócę, wezmę więcej, załatwię ludzi. Dobra. I Marcinek, idziemy jutro na dwór? No spoko, Adrianek, ale pamiętaj, że jest ten koronawirus. Ty, Maja już chce nas donieść, patrz. Support trzeci, już! Już chce nas, kurde, udupić. Dobra, dawaj, dawaj, wbijamy tam. Dobra, tam, dobra, powiemy, że nas wyzywa, Okej, Karniasek sam przyszedł. Siemanko, chłopaki, słuchajcie. Ja mam do was pytankę ogólnie. Karniasek i SS. No. Słuchajcie, bo Discord jest od 11 roku życia. Ile wy macie lat? 13, kończę jutro. Ja mam 11,5. O, to bardzo dobrze, bo jeszcze półtora roku ci brakuje. Ja mam 11,5. Okej. Nie, poczekaj chwilę. No. Czekaj sekundę. Nie, ja mam akurat 13,5. Okej. To masz akurat ode mnie właśnie muta na 30 dni. No ty... Nie, nie mutuj, czekaj! No. Nie mutuj, Marcinko! Nie! Nie mutuj, Marcinko! Jest. Dobra, to dawaj go, ale ta k***a co nas wydała, popamięta nas. Gramy coś? Nie. Z tym modulatorem. Czemu? Dostajesz muta, frajerzy. Siema, panowie, gracie. Tak, siema, Gracia. Czemu płaczesz? Bo on ma pewne problemy. Chciałem w Among Us zagrać, takimi ludźmi mnie wyzywają. Spokojnie, Marcinek. Serwer jaki? Ameryka? Ameryka, tak. Ameryka. Ameryka, szkoszko. SSS! Hejo! Marcinek! Adrianek! C jak Celina. Y jak Yeti. B jak Bartek. M jak mandarynka. W jak Wiktor i Q jak kur... Z czego się śmiejesz? Dobra, ogarnijcie się, kidosy, i gramy. K2, Avada Kedavra, frajerze. Co się dzieje? Ja nie mogę. No, ja mam 12,5, ale moi rodzice mnie wyzywają od kidosów. Bardzo dobrze, a to przyjmy z nich. A co to ma do mikrofonu? Jak skoczył do wenta, o kurde. Żółty! Żółty nie zrobił nie klucza! Nic. O! Dobra, skip! Przestań! SS, stary! Ile masz lat? Masz się przyznać! Przyznaj się, ile masz lat, kidosie! Po co go wyłutujecie? On po prostu jest niedojebany! Żyje? Jak to żyje? Taki mordę już! Pomarańczowy! Uwaga, czy są visual taski włączone? Są wyłączone. A, no to skip. O wy O Boże, co to jest za lampy? Wydupili mnie widzowie, najgorzej. Dex. Chciałem żadę napiję, poczekaj, a idzie. Ale dostał shiton na ten SS. Tfu! No super, że jestem akurat impostorem, kiedy nie mam mnie w roomie. Muszę tam wbić. Wolne? Tak, wbijam. Nie! Kurde, SS tam wbił. Dobra, zabity widzowie. O, let's go, znajdzie ciało. Jak on tego ciała nie znalazł, widzowie? Co oni tutaj? Co jest? Co to było? Nawigacji. Nawigacji. Ja bym skipnął, aczkolwiek jeszcze chcę usłyszeć końcową lokalizację Kedwy. Jaka końcowa lokalizacja? Nie, pytam się tylko, kidosie. Wyłącz to! Dobra! Chciałem powiedzieć... albo dobra, poproszę końcową lokalizację poproszę. Sobek, gdzie byłeś? Przy tobie, Storage'u, też miałem raportować właśnie. A co, widziałeś to ciało? Ciekawe. Ja cię nie widziałem, bo było zgaszone światło. Waliłem scana i próbeczki, jaki chubiek, dobra. To? Walili mi impostora. Czemu na niego?
Może mu się... No dobra, miejmy nadzieję, że to był on. O, tu będzie idealny. Będzie idealny frak. Cyk. Superancko. Siema. Zielonego nigdzie nie widziałem, nie wiem, w ogóle mi nie migo nigdzie. No, możliwe, no. Ja byłem w reaktorze, jak coś. Proponuję zielonego. Ale dlaczego? Wywaliłem impostora, byczku, co to za logika? Bo poleciał ale... tylko jeden kill, to jest prawdopodobnie impostor, bo mnie widział, kurde, jakimś cudem. Ale żółty mógł mnie zabić, byłem let's go. Na mężanie przez 10 sekund, potem pobiegł do góry. Jest chyba jeden impostor, no musi być jeden impostor, nie ma tej chuj, no. Czyli ty jesteś, no. Ha, może ty jesteś? I to jest, słuchajcie, idealny frag na kedwie. O, mam malere. O! Osoba menik na by. Co go zabiła? To było. O, dobra, czyli. Okej. Okay. Widziałem w Niku. Jakim w Niku cudem? Widziałem tylko literkę by, co mi miałem na skali. Jakim tego. Cudem, przepraszam bardzo. To ty mnie widziałeś? Jak mogłeś mnie widzieć? Widziałem cię za tymi skrzyniami po prawej, tylko literę by widziałem. Ale fajnie tylko, że pomarańczowy mnie potwierdza, bo z nim chodziłem. No jaki kundel! Widziałem literę by. Ale jakim cudem, jak ja cię nie widziałem? Kurwa. Baczusie, ty używasz tych samych bindów co ta Lady 123 Laska, twoja ulubiona youtuber. Jaka Lady 123 Laska? Jestem Baczusiek aka Karniosek, najlepszy na świecie byczki. SS wbijaj, kundlu brudny. No ja rozumiem, że wy się możecie ze mnie śmiać, ale przestańcie, bo to jest kundalowskie zachowanie. Bo SS nie wbija ten kundel brudny. Dobra, ci. Dobra, ktoś to był tak świeży kill, to był bardzo świeży kill, bo dosłownie sekundę przed tym widziałem go na Upper Engine i ciało jest w reaktorze. Pytanie jedno, ile ty robisz taska, w którym trzeba przesunąć tylko ten suwak? Ile ty robisz? Kto? Tyletowy. Ja? No ty, jesteś... Przepraszam, ale dubałem w nosie, sorry. No nie, bo to się tylko pstryczek przesuwa, nie? To wydaje mi się głupim wytłumaczeniem. Nie, no dobra, ale ja wiem, ja mogę mu powiedzieć całą trasę, bo ja pamiętam wszystkie taski, jakie robiłem. No to... Dobra, ja ci nie wyrzucam, o to chodzi. Ale mówię, że jesteś sas przez to. Dobra, no dobra, mi to tam, wiesz, zwisa. Ja... Sorry, ale miałem kozy w nosie. Dobra, ale nie głosujcie, musimy przeanalizować informacje. Okej, Felek, where are you? Koło admina, widzą mnie chyba brązowy. Okej. A black and nagger. Dobra, nie udawaj, ty zapytanie z kim. Dobra, widzę, że nic się nie dowiemy, bo nikt nie jest rozmowny, to skip vote. Ta pewnie o nie. No jakie kidosy brudne, za***ne frajerskie chmury, wy k***y głupie frajerskie. Dobra, idziemy, Adrianek, bo mi to wk***. Także dziękuję. Przepraszam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę do góry, wbijajcie na kanał do SS-a, nazywa się SS6. Wiemy, że było dosyć sporo cringe'u, ale to był taki udawany cringe. Może trochę za mocno poleciałem, szczególnie ja, ale no, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i tyle. Dokładnie tak, także dziękuję bardzo i trzymajcie się. Naaa!